Tylko słomka, jeśli pijecie takie coś. Wspaniały sposób na dbanie o szkliwo. Nie o tym. Do rzeczy. Dziś kontynuuję cykl technovlogów i chciałbym pokazać to. Czyli tanią alternatywę znanego już ramienia, uchwytu, monopoda, tripoda, nie wiem, to się po angielsku nazywa three-way grip, do kamer sportowych. Oczywiście to jest zamiennik, tak zwany fake, znanego producenta. Moim zdaniem fantastyczny uchwyt do kamer sportowych, nie tylko do GoPro. Bez reklamy. Cóż, słuchajcie, no skusiłem się pokazać i przybliżyć i przyjrzeć się temu, bo niedawno właśnie otrzymałem ten produkt i jestem bardzo zadowolony i na pewno go będę używał w kolejnych filmach. Może serii MTB, do jakichś podwodnych ujęć. Myślę, że się sprawdzać będzie znakomicie. Wykonany jest bardzo starannie. Zaraz mu się bliżej przyjrzymy. Tak to wygląda. Słuchajcie, kamerkę mam podczepioną, sportową akurat SJ Cam. Ja używam tych kamer, też polecam. Też fantastyczna alternatywa drogich kamer, wiadomo jakich. No i cóż, słuchajcie, w pełni regulowane ramiona. Można sobie je ustawiać dowolnie, w dowolnej konfiguracji. Trzyma się to betonowo. Naprawdę dużo siły wkładam. Znakomicie wykonane. W zasadzie tak jak oryginał. Ale kosztuje 1/5 ceny. Słuchajcie, no można konfigurować sobie dowolnie, tak? Robić ujęcia kosmiczne wręcz. Z nadziemi, z powietrza. Oczywiście jakieś selfie, tak, no mnóstwo i to jest możliwości daje ten grip. Można sobie regulować w dowolny sposób, tak, dowolniutki, o proszę bardzo, selfie, tutaj można sobie dla wygody, o tak, tak kręcić, słuchajcie, o w ten sposób. Także słuchajcie, no co? Fantastyczna rzecz. $10. Polecam. AliExpress.com i mnóstwo innych azjatyckich sklepów online. Pewnie na eBayu też jest. Słuchajcie, można regulować wszystko. Dlaczego three-way, czyli trzy drogi jak gdyby, tak? Jedna to jest to ramię. Selfie stick, nie wiem jak to określić, takie ramię przedłużające. Różne kąty można zachowywać, tak, kręcąc filmy, wszystko elegancko. Następna rzecz, to możemy odkręcić tutaj dół, rękojeść, o, i wyjąć nóżki, słuchajcie. Przekręcić z powrotem. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać. Rozłożyć nóżki, które też są w miarę fajnie wykonane. I słuchajcie, postawić to na jakimkolwiek podłożu. Później zdjęcia poglądowe załączę do materiału. To jest drugi sposób. Oczywiście tu można też odkręcić te dwa ramiona. To wszystko jest modułowe, tak można rozkręcić. To odkręcamy. Jest dodatkowy otwór wzmocniony stalą nierdzewną. I przykręcamy bezpośrednio kamerę do tej rączki. I wtedy jest po prostu zwykły taki monopodzik, tak? Zwykła taka rączka i tu kamera jest bardzo fajna do kręcenia bliskich ujęć czy jakichś akcji fajnych. A trzecia rzecz, to możemy oczywiście tę nóżkę przykręcić tutaj bezpośrednio też i na krótką
na tym krótkim ramieniu postawić sobie gdzieś, ale też można tutaj odkręcić to z kolei, zdjąć tą nasadkę. O, proszę bardzo. I jest tutaj system mocowania kamery bezpośrednio na tripodzie, tak? Czyli na króciutkich nóżkach. Gdzieś na szybko postawić. Także słuchajcie, a to wszystko się chowa tutaj w rękojeści. No, fantastyczny fake. Znaczy, bardzo dobra alternatywa, zamiennik. Super, 1/5 ceny chyba kosztuje. Czy 1/4. Także polecam serdecznie. Wykonany jest fantastycznie. Tylko po prostu nie posiada wiadomo jakiego napisu, tak? Loga. To wszystko, także słuchajcie. Aha, i pasuje do, jak widzicie, kamer sportowych SJCAM, do tych standardów kamer GP, w skrócie, że tak powiem, żeby nie reklamować. Oczywiście z oryginałami też pasuje. Czy klucze, czy uchwyty, czy pokrętła, wszystko jest kompatybilne. No i tak jak w oryginale, słuchajcie, nie ma fuszerki, bo jest inox, stal nierdzewna, szlifowana, podwodne zdjęcia, spokojne. Wszystko jest elegancko wykonane. Słuchajcie, myślę, że nie ma co tu dużo dywagować, po prostu wchodzić w neta i kupować. I słuchajcie, no jeszcze chwilkę się przyjrzymy bliżej w ujęciach z bliska czy zdjęciach. To tyle z mojej strony. Nie ma co dużo na ten temat się rozwodzić. Ja jestem bardzo zadowolony z tego i polecam każdemu, kto chce tanim kosztem kręcić w miarę dobre, interesujące ujęcia i filmy. Czy to z wyprach górskich, czy to z szaleństw na desce surfingowej, czy na nartach, snowboardzie, czy pływając, nurkując, czy chociażby podróżując, tak? Fajna rzecz, malutka, mieści się wszędzie, w zasadzie do większej kieszeni. Nie trzeba ze statywem się jakoś tam specjalnie bujać, tak? No bardzo fajna rzecz do kamer sportowych. Na pewno będę z niej często korzystał, co zobaczycie w kolejnych produkcjach. I cóż, nic nie pozostaje mi nic innego, jak jeszcze raz polecić ten uchwyt i wspólnie zaprosić na kilka zdjęć poglądowych i może jeszcze parę ujęć z bliska. Pozdrawiam ciepło, wiosennie, kwietniowo i do kolejnego miłego. Ciao. Thank you.